Jaworzyńska Inicjatywa Narodowa odpowiedziała na apel mieszkańca w sprawie zaniedbanego pomnika ofiar hitleryzmu na osiedlu stałym. Działacze IN w środę posprzątali teren wokół pomnika, usunęli stare znicze oraz trawę wrastającą w płytki chodnika. My, jako Jaworzyńska Inicjatywa Narodowa, jest to jeden z naszych celów statutowych i dla nas taki list był po prostu jak wezwanie. Przyszliśmy, posprzątaliśmy, zrobiliśmy to, co do nas należy, to nasz obowiązek. Przypomnijmy, w liście do naszej redakcji mieszkaniec zwrócił uwagę, że pomnik został zapomniany przez służby odpowiedzialne za utrzymanie pomników i miejsc pamięci w naszym mieście. Pomnik jest zbiorową mogiłą 42 więźniów podobozu Auschwitz-Birkenau zamordowanych przez hitlerowców 17 stycznia 1945 roku. Pomnik został wykonany w 1967 roku przez załogę KWK Komuna Paryska. Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych na nasze pytanie, kiedy teren wokół pomnika zostanie posprzątany, odpowiedział, że nastąpi to, gdy zakończą się wszystkie formalności przetargowe i MZNK podpisze umowę z wykonawcą. Członkowie Jaworzyńskiej Inicjatywy Narodowej nie czekali i wzięli sprawy w swoje ręce. Jest to nasze wspólne dobro, to są Jaworznianie, to są nasi rodacy i apelujemy także do mieszkańców, do sąsiadów, którzy mieszkają w sąsiedztwie tego pomnika, że czasami naprawdę też warto chociaż przyjść znicz zapalić, a może nawet posprzątać. Także zachęcamy do takich działań i swoim przykładem właśnie staramy się je propagować. To nie pierwszy raz, kiedy dbają o miejsca pamięci w Jaworznie. Członkowie zapowiadają również, że odpowiedzą na każdy apel mieszkańców i pomogą w trosce o miejsca związane z historią i pamięcią w Jaworznie. Można się do nas zgłaszać, można do nas po prostu tego typu rzeczy informować nas o tym, ponieważ tak jak mówiłem, to jest nasz obowiązek, to jest jeden z naszych celów statutowych, dbanie o naszą wspólną pamięć, ale też tymi działaniami staramy się dawać dobry przykład, staramy się propagować. Kiedy sprzątaliśmy tutaj, naprawdę wielu młodych ludzi przechodziło tędy i równie dobrze ten czas mogliby spożytkować właśnie pomagając nam. Nam sprzątanie tego pomnika zajęło 2 godziny w kilka osób. Gdyby było nas więcej, poszłoby szybciej. Także naprawdę poświęcić 1 godzinę w ciągu roku na zatroszczenie się o naszą wspólną pamięć, o naszą zbiorową pamięć, myślę, że to nie jest dużo. Postawa Jaworzyńskiej Inicjatywy Narodowej jest budująca i pokazuje, że w Jaworznie są osoby, dla których ważny jest patriotyzm i upamiętnianie lokalnych bohaterów, miejsc i wydarzeń.